Słuchajcie, a tu znalazłem taką ciekawostkę. Jest to galaretek kolczasty. Jest on jadalny, nawet na surowo. Siema, siema, witajcie. Mam tu dla Was przygotowaną taką ciekawostkę. Grzyb, który nazywa się galaretek kolczasty. Dlaczego galaretek? No nie trudno zgadnąć, bo ma konsystencję galarety, a kolczasty, bo ma od spodu takie kolce. Atlas go podaje jako jadalny, bez szczególnego smaku. Można go jeść ponoć na surowo. Po prostu jedzą go sparzonego, pokropionego cytryną i smakuje tak trochę jak ostrygia. Przelewam wrzątkiem, żeby je sparzyć. Pora na degustację. Wezmę sobie po prostu na łyżkę, skropię odrobiną cytryny i próbuję. No i powiem tak, bez cytryny by był w zasadzie bez jakiegoś większego smaku. Jako ciekawostka polecam sobie, jeśli znajdziecie, spróbować. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasze kanały. I wczuwam się, że jem ostrygi. Mmm, yum, delicious.